Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, no. The Case of Golden Idol. Dzisiaj rozpoczynamy sprawę ósmą w rozdziale trzecim. Sprawa nosi nazwę Uroczystość ukoronowania przy latarni morskiej. Drzwi zamknięte od wewnątrz. Przegląd latarni. Trzecie Imperium. Generał Alistair Koch. Okej. Ta połącząca schody ze szczytem latarni morskiej nie jest zablokowana. Okej. O, chyba gdzie trupa. Ta wskazówka została dodana do panelu myślenia. Wskazowa nam rękę. Mistrzu węża wodnego. Ostatnio doświadczyłem niepokojących snów. Chyba zostałem przeklęty. Działanie twojej magii. Natychmiastem tego zaprzestań. Gdy ktoś mnie pchnie do ostateczności, jestem bezwzględny. Nie graj sobie ze zdrowiem generała Imperium. Nie będę tolerować żadnych ataków. Podczas podróży poznałem mroczne sztuki. Jeśli znajdziesz taka potrzeba, przywołam 1000 niewidzialnych demonów, które zmiażdżą twoje kości. Mistrz tymnej bestii. Okej, okay, czyli to jest mistrz... Nie oddycham, można z tyłu głowy. Okej, okay, tak czy inaczej, to jest mistrz Wonsha. Nic o nim nie wiemy, poza tym, że mistrz tej bestii to jest generał. No i tak, sygnat. Mam złapane obie nogi. Jeszcze tutaj? A, jeszcze tego nie zobaczyłem, dobra. Drogi przyjacielu, zatwień ci miejsce u mego boku w radzie dyrektorów spółki Siedmiu Mórz nie jest takie proste. Jako lekarz uważam, że nie powinieneś się tym zanadto przejmować. To ci tylko zburzy równowagę humorów. Przedyskutujemy alternatywne rozwiązania na następnym przyjęciu w pałacu Kensington. Okej. Okay. Czyli to nie jest generał, ani to nie jest lekarz. A warto wiedzieć. Okej, okay. Dużo śladów. To jest zasady. Odrodzenie gryfa. Kandydat na odrodzonego gryfa musi wykonać cud. Ale jeśli ktoś powtórzy ten cud, będzie to dowód, że cud był tylko magiczną sztuczką. Kandydat zostanie ukarany śmiercią. Jeśli nikt nie może powtórzyć cudu, zdjęte zostają maski. Kandydat zostanie ukoronowany jako odrodzony gryf. Historia. Kroniki odrodzenia gryfa. W 1725 roku Lord Harrington, pierwszy członek Mrocznej Ręki, zademonstrował latanie. Zeskoczył z klifu i umarł. Piękne, piękne. W 756 roku Lord Spelsley, mistrz Zimnej Bestii, przeprowadził seans i rozmawiał z duchami. Lord Angus McBain powtórzył ten wyczyn, czyli kandydat był niegodny. W 1764 Lord Jones, mistrz Mrocznej Ręki, zademonstrował stworzenie homunculusa. Angus McBain również stworzył homunculusa. W 1771 roku Lord White, mistrz Zimnej Bestii, przeprowadził hipnozę sługi. Lord Angus McBain zdał powtórzyć tę hipnozę. Wydaje mi się, że to jest ona. Wszystko sugeruje, że to może być on i że tutaj występuje koronacja. Więc tak. Kaskoska dodana do panelu myślenia. Zegarek. Sygnet. Drogi bracie, marker z wodnego węża. Jako dyrektor spółki handlowej Siedmiu Mórz nie reprezentuje podań o pracę. Musisz złożyć podanie przez oficjalne kanały. Mój pracownicy oznaczają swoje kwalifikacje jako prawnika. Mistrz Mrocznej Ręki JT. Okej. Okay. Protokół spróby zademonstrowania cudu. Miejsce latarnia na wyspie Mewy w pobliżu rogu Dorsza. Pora południa. Obecnie Lord Angus McBain. Okej. Okay. Lord Alistair Koch
dr James Turner, Sir Walter Kenny i pan Lazarus Hearst oraz znanego odpowiada Nicholas Maker. Już wiem, że to jest on, nie tylko dlatego, że ma to przy sobie, tylko mieliśmy już z nim do czynienia. Zresztą on jest zamieszany w to wszystko. Okej, co my tu mamy? Ciężko drewniane wiosła, okej, tu mamy jakąś skrytkę, już ją sprawdziliśmy, maski. A, pięć dziwnych masek, okej, tutaj co w sumie? A. Ta wskazówka została dodana do panelu, musiałem, co on tu mówił. Okej, to zawsze być świadkiem takiego wydarzenia. Proszę, przyniosłem twoją laskę, odrodzony gryfie. Okej, to już wiemy kto to, nawet nie trzeba myśleć. To jest... gdzie to jest? Walter Kenne, czy Keen? Nadal nie wiem. Teraz tak. Okej. Okay. Drogi mistrzu McBain. Groźby skontaktowania się z głównym inspektorem w sprawie mojej przeszłości są niezwykle znieważające. Jako uczciwy człowiek nie mam innego wyjścia, jak spełnić twoje okropne żądania. Może i zaprosiłem Lazarusa do naszego bractwa, ale nie podzielił się ze mną wszystkimi swoimi sekretami. Na szczęście wiedziałem, jak ten trenuje cud. Ma w lasce ukryty magiczny artefakt. Podczas wykonywania cudów wprowadzę następujące symbole. Potem ciągnie z mą dźwignię na wnętrze laski, co daje mu za zademonstrowanie cudu. Laska z pewnością zadziała w niedobrze w twoich rękach. Z poważonym steward mrocznej ręki. Okej, okay, sygnet. Jakieś takie coś. To złota tabakierka wypełniona opium w proszku i... Zewkrótko zadzwon do ponownego myślenia. Łamane, tak jak tam. No i nasz posążek. Okej. Okay. Mieliśmy artefakty w rękach chronologicznie. Okej. Okay. Zewkrótko zadzwon do ponownego. Okej, okay. Tak oto... Odrodzony gryf ujawnił się swoim braciom, przedstawiając prawdziwy cud. Okej. Okay. Na kolana przed odrodzonym gryfem. Przygotujcie się. Poprowadzę was, bracia, ku wspaniałym zmianom. Przygotowanie do cudu. Po wprowadzeniu, wycelił w niebo, pociągnij dźwignię do samego końca i przytrzymaj ją tak przez 10 sekund. No to wystarczająco naładować bożka na jeden cud. Poteza cudu. Woda działa lepiej, ale efekt nie jest zbyt przekonujący, dlatego... Głównym wyzwaniem jest utrzymanie równowagi podczas trzymania bożka. Muszę poćwiczyć. Uwaga, jeśli przy pociągnięciu spustu ustawione są dobre glify, bo powinna działać w celu przed sobą. Czerwone oko oznacza gotowość na... niebieski? Tak. Chwila. Bo tak to klikam. Ale skąd tu się wziął bożek? Czekajcie! Coś muszę sprawdzić. Okej. Okay. Tutaj też chcę sprawdzić na szybko. Trochę cofniemy. A, to było gdzie tutaj też. Okej. Okay. Nie jest Cloudsley? Okej. Okay. Najwidoczniej jakimś sam zaczął z nim współpracować też. No i dobra, czyli David nie zdradził jednak. Jak to wygląda. Albo wykorzystali sobie jakoś inaczej te wszystkie rzeczy. Co tu mamy? Pieczęć. 7. To jest ta kompania handlowa cała. Była 7 kompania handlowa. JT. Dr. James Turner. A jak dyrektor spółki handlowej 7 mórz?
Okej, okay, czyli to jest James Turner, teoretycznie. James Turner, Lazarus. Gdzie to jest? Hearst. Jak się ten ostatni nazywał? Nie to... Alistair Koch, chyba? Tak. Chyba tak, chyba to był Alistair Koch. Okej, okay, jest dobrze. I teraz kto miał laskę? No wydaje się być bardzo proste. Lazarus Hearst, potem jest Angus McBain, a potem jest Walter Kenner. Nie? Angus McBain? Czy nazywał jakoś inaczej? Lord Angus McBain. Nie Lazarus Kenner. Walter Kenner. Tak, zgadza się. Osoba o nazwisku Angus McBain, zresztą towarzysz o nazwisku Walter Kenner. Jako osoba na... Aby się dowiedzieć, jak osoba o nazwisku Lazarus Hearst przeprowadzi rytuał latania? Dobrze. Osoba o nazwisku używając do zamiastowania cudu i uzyskała tytuł potem osoba o nazwisku tak, tak. Kończy to śmieszną osobę o nazwisku i przy na śmierci, okej, okay, osoba o nazwisku zaryzykujmy, że Lazarus Hearst. Zeskoczyła z latarni, używając bożka do zademonstrowania cudu latania i zyskała tytuł odrodzonego gryfa, albo gryfa odrodzonego. Potem osoba o nazwisku Angus McBain zeskoczyła z latarni. Skończyło się to śmiercią, przyczyna śmierci, rana głowy? Tak, okej. Okay. Kiedy Lazarus Hearst skoczył z latarni morskiej i przeżył, używając ukrytego złotego bożka, mistrz Angus McBain stwierdził, że ma wystarczająco dużo informacji, by powtórzyć ten cud i zapobiec uzyskaniu uznaniu Lazarusa za odrodzonego gryfa. Zabrał Lazarusowi laskę, zamknął drzwi latarni morskiej, aby zapobiec ingerencji, nie dał jednak wszystkich sekretów bożka, dlatego zakończył się jego śmiercią. Ciekawie się tu zaczyna dziać, naprawdę. I teraz sprawa dziewiąta. Przerwany weekend w salonie lekarza. O, już. Już się dzieje. Herba ciarnia, budka szachowa, boisko do krokieta. A, nie krokieta? Nie wiem. Biblioteka, salon, kwiatniki, kwietniki, fontanna. O Boże, nie spodziewałem się też czegoś takiego w naszym domu. Dorzucę go do zabudzenia, zapewniam trawy. Zabałagan, ale chyba da radę wymyć krew z dywanu. Skoska zadana. Okej, okay. Ha, Leopoldzie. Miałeś piękny plan wrobienia pto, ale twój brakujący guzik to wystarczający dowód twojej winy. Konstablu, wyprowadź go stąd. Skalper chirurgiczny, tak. I tutaj mamy mały miecz czysty. Pełny kieliszek sherry. Prawie pełusty kieliszek sherry, okej. Okay. No butelka sherry. Jamie, się to niedorzeczne. Dobrze wiesz, że został zabity przez tego lemuryjskiego dzikusa. Okej, okay, drogi przyjacielu, wybory się skończyły, więc zdąż do mnie na spokojny weekend w mojej posiadłości. Będziesz tam... Będzie tam stary, dobry Augustus i paru innych zacnych gomościów. Wypijemy kilka drinków, porozmawiamy o stanowisku premiera. Potwierdź swoją obecność dr James Turner. Nie mogę jego nazwiska na bazie listu? Mały miecz czysty. Jest to trochę dziwne, ale okej. Okay. Potem co tu mamy? Obożający Leopoldzie, myślałem, że jesteś człowiekiem honoru, a nie jakimś akwistańskim agentem, który chce sabotować nasze stosunki z Lemurią i sprowokować konflikt. Okej, okay, tego też znamy. Obu znamy z poprzedniego. Ocak wykradł mu życie, ale doktor jest mądry człowiekiem, teraz przejrzał jego kłamstwo.
Taki sam list. Tylko trochę inna treść. Dobra. Mam nadzieję, że gospodarz mnie nie zauważył, gdy pochylił się nad tym śpiącym panem z klapką na oku. Okej, ciekawe, drogi książę, słyszałem, że zostałeś zaproszony na przyjęcie przez samego dyrektorka sił... Dyrektorka, tak. Dyrektora spółki Siedmiu Mórz. Wiem, że nie lubisz kontaktów z tymi najeźdźcami i złodziejami, ale to może być doskonała okazja na odbudowanie naszego honoru. Okej, pudełko o pikantnym zapachu. Drogi książę, jak zapewne wiesz, jestem wielkim miłośnikiem kultury lemuryjskiej. Dlatego z przyjemnością zaproszę członka klanu Tu do spędzenia przyjemnego weekendu w mojej posiadłości z paroma naszymi politycznymi dygnitarzami. Poproszę o potwierdzenie obecności dr James Turner. No, dobra, nieważne. Czysta pałka lemuryjska i brązowa kamienna pieczęć. Czegoś tu brakuje. Pieczęć 11 kłamstw lemuryjskich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, ukradł płytkę. Teraz tak. Rośliny psychoaktywne. Symptomy otrucia. Wszystko co dam do panelu. Słuchaj, przepraszam za tę wczorajszą kłótnię. Kontynuujemy naszą dyskusję w południe, Leo. Dobra, to jest typowe, tak? I miecz czysty. Dodam do panelu myślenia. Nie oddycha, ma na czole ogromną pionową ranę. Okej, czyli tym został zabity. Ej, co on tam ma? O. Nieważne, nie wiem. Constable numer 1. Arthur Faulkner. Tutaj coś jeszcze i jakaś książka. Dodana do panelu na umyślenia. Okej. To akurat będzie proste. Tu jest Arthur Faulkner. Tutaj Ptu. Teraz tak, poza każdego podejrzanego będzie znaczenie ciała. O proszę, to jest naprawdę skomplikowana rzecz. Chyba mam do czynienia z taką poważniejszą sprawą. Tak czy inaczej, a tutaj jeszcze później zobaczymy, bo na razie chcę zobaczyć inne lokacje, krzaki, jakieś drzwi. A, te drzwi prowadzą z powrotem tutaj, okej. Okay. Mamy otoczenie fontanny, Gazeta Londyńska. To zostanie nowym premierem. Wyniki wyborów, partia nowego porządku, centryści i lojaliści. Partia nowego porządku. Czemu ich przedstawiam jako coś takiego? Dziwne. Lojaliści, centryści. Okej. Okay. Partia nowego porządku ma największej posłów, ale dwie stare partie prawdopodobnie tworzą koalicję. Oznacza to, że premier zostanie Blanchard, przywódca lojalistów, albo Valentine, przywódca centrystów. Lazarus Hearst i jego partia trafią do opozycji. Okej, okay, czyli to teraz bardziej potwierdza, że to mógł być Edmund Cloudsley, tylko że jakiś cudem odrodzony, odmłodzony. Bo prawda jest taka, że on bał się w politykę i nawet już wcześniej prosił go ten od którego dziedziczył, żeby przestał. Tak czy inaczej, szachy. Okej, okay. Dwie filiżanki pikantnie pachnącej herbaty, jedna prawie pusta, druga nietknięta. Wykończony metr, krokieta, prawych chryzantemów. Okej, okay, mamy wszystko. On ma coś takiego, więc podejrzewam, że książę mógł być w herbaciarni. To jest moje podejrzenie, nic więcej. Teraz zobaczymy. Leopold. Wiedział, że pił sherry z Jamesem w bibliotece i nagle zrobił się senny. Gdy zapadł sen, widział, jak przez lemuryjczyk obserwuje go przez szklane drzwi. Przebudził, zobaczył, że Lokaj śpi na podłodze, obudził Lokaja, wszedł do salonu i znalazł ciało. Po godzinach powiem wydatkowo, że mordercą jest lemuryjczyk. Powiedz Lokajowi podnieść alarm. Nie jest lemuryjczyk koniecznie, bo to jest broń, która spadła albo została zabrana z kolekcji. Ideon. Wiedzi, że rano grał w krokieta z Erginem. Zdziwiło im się to, więc poszli napić się herbaty w herbaciarni. Ergin to będzie ten, możliwe, że ten cały, no, lemuryjczyk. Ergin zwrócił uwagę na
interesując wygląd budki szachowej, widział jak Lord Alistair Koch pouczał lokaja, widział jak pan Turner podszedł do budki szachowej i wysłał gdzieś lokaja, gdy Ergin zachwycał się pięknym budki szachowej. Okay. Widział jak wrócił potem Lord Alistair... No dobra. Widział jak wkrótce potem Lord Alistair odszedł od budki szachowej i wrócił. Okej. Okay. Ergin, trochę trudno zrozumieć, co mówi nasz język pasprom, czyli że wszystko, co mówi pan Bell, całkowicie się zgadza. Okej, okay, czy muszę dowiedzieć się, kto miał Bell, kto ma Bell, i w ten sposób zobaczymy, co Ergin twierdził. Arno wypił kieszek kwaśnego sherry z Blancharnem, co poszedł, potem udał się do budki szachowej, gdzie został Lorda Alistaira i Lokaja. Kazał Lokajowi posprzątać w bibliotece i pozbyć się zepsutego sherry. Potem grał w szachy z Alistairem, dopóki nie podniesiono alarmu. NB jako pan dom prowadził przesłuchanie podejrzanych, notabene czy coś. Tak, to jest oczywiste. Alistair ćwiczył grę w szachy w Butyczkowej i pouczał Pokaja. Lokaja powinno być. Wytykając mu jego brak szkolenia wojskowego. Po południu doktor tunelił się tam i odesłał Lokaja. Potem grał z doktorem i był bliski wygrany, gdy podniesiono alarm. Dobra. Patryk, czegoś tak. Rano służył Alistairowi w budce szachowej. Jego pan przybył tam, kazał mu pozbyć się zepsutego sherry, który pił z Lordem Leopoldem. Następnie poszedł pomóc panu Spade'owi w ogrodzie. Gdy szedł do by zabrać kieliszki, zastał śpiącego Lorda Leopolda. Nagle dostał zawartu w głowie i zemdlał z powodu swojego słabego serca. Został odsucony przez Lorda Leopolda, który kazał mu podnieść alarm. Następnie zobaczył zmarłego leżącego w salonie. Okej, okay, twierdzi, że cały poranek był przy krzewach kryzantem, gdzie odkładał ściółkę. Widział, jak młodzieniec i cudzoziemiec opuścili blisko do krokieta i udali się na posiadłość. Po południu poszedł w róży. Widział stamtąd, że Lord Augustus odszedł od fontanny koło południa, kontynuował pracę nad uczelnią, dopóki pan Hill nie podniósł alarmu. Okej. Okay. Okej, okay, czyli wiemy już jedną rzecz. Lokaj, czyli tutaj to jest ten cały, powiedziałbym, Podrick Hill. To jest akurat wiadomo, że to jest James Turner. To, jeśli mi się nie mylę, to był właśnie Augustus. I teraz nie pamiętam nazwiska. Chyba? To był chyba Leopold, ten cały... Nazwisko mieliśmy w gazecie. Mhm. Albo to Valentine, albo Blanchard, czegoś tak. Pewien nie jestem. Leopoldzie. No Leopold, ale nie jestem pewien. A tutaj... Nie jestem pewien. Ale tak, tu jest... To był ten cały... Gdzie to jest? Ergin. I on mówił, że wszystko, co mówi Bell, jest prawdą. Okej. Okay. To jest w takim razie William. Nie jestem pewien, kim jest jeszcze Leopold. Ale tak, pił sherry z Jamesem w bibliotece i zrobił się senny. To jest ważny aspekt. Gideon. Erginem grał... Okej, okay, czyli Gideon będzie Bell. To może, że jest Gideon Bell. Bell? Teraz pytanie tylko... Oj, pytanie tylko, jak się nazywa zmarły w ogóle. Bo coś tego nie widzę. William Podrick... Dobra, inaczej.
Leopold Gideon Erkin James Alistair William Podrick. Gdzie on się pojawił? Zrzucić w ten sposób. To jest Artur. Okej. Okay. Bardzo, bardzo zgadywałem. Poza tym, kurczę, to może gdzieś to było napisane nawet, jak się nazywali. Ale ja jestem za głupi oczywiście na to. Muszę na spokojnie się temu jeszcze raz przyjrzeć, a nie tak się śpieszyć, jak mam to w zwyczaju. Lojaliści, centryści. Okej, czyli on jest od lojalistów. To jest Blanchard, to jest Valentine. To już mam pewne. Teraz tylko nazwiska i imiona zostają. Ciężko mi znaleźć naprawdę jakąś jedną rzecz, która by mogła tutaj sugerować, co tak naprawdę się stało. Bo Leopold, tak, nie ma tu nigdzie informacji. Gideon, okej, okay, Alistair Koch, czy jest dobrze? A, Augustus, zamiast Alistair. Adam, chyba. To może już był mi problem. Mhm, tak. Partner już też było. Czy Podrick jest gdziekolwiek wykorzystany? Nie, czyli to może tutaj? Nie. Podrick Hill. Może tutaj William Hill i Podrick ten cały będzie miał jakoś inaczej. Spade nie. Hill. Spade chyba i tu był ten cały, nie Blanchard. William. Okej, okay. Trochę namieszałem, ale już jest dobrze. Jerome jest osoba o nazwisku... gdzie to jest? Augustus Valentine. Dzień zbrodni jest Boomerang. Dokonano w salonie. Ciało zostało znalezione przez osobę o nazwisku Leopold Blanchard. Dokładnie. Ogrodnik w Kwietnikach. Lojalista był w salonie albo w bibliotece, zależy co o tym myśleć. I teraz tak. Generał. To jest prosta sprawa. Generał to jest Alistair Koch, czyli zobaczymy szybko Alistaira, gdzie on był w tym czasie według tego. Był w budce szachowej, okej. Generał był w budce szachowej. Lekarz był też w budce szachowej, młodzieniec. Czyli Gideon Bell był... Okej. Okay. Był w herbaciarni. Dobrze myślałem. Okej. Okay. Nie, ogrodnik był w Kwietnikach. Młodzieniec był w herbaciarni, a lokaj... Salonie. Aby w bibliotece. Nie lekarz w bibliotece, on był w budce szachowej. Tutaj biblioteka. Wszystko się zgadza, okej. Okay. Wcześniej rano osoba nazwisku... w
sprowokowała kratę, podłożyła otruła w bibliotece sobie o nazwisku Leopold Blanchard. Następnie wrobiła pik? Tam, o. Kradła go. Podłożyła guzik. To może być jeszcze tak. Zabiegł z sobą nazwisko. Będzie Augustus Valentine. Czasem w. W salonie, tak. I teraz tu będzie ukradła pieczęć. To trochę później. Kurczę, to jest strasznie ciężkie przez kontekst. Lejcie chwilę. Musimy przejść chyba na angielską, bo polska wersja jest tutaj znowu jakaś taka, powiedziałbym, nie najlepsza. Okej. Okej. Okej, nie, to tutaj musi być. To chyba tutaj dopiero będzie. Tutaj dopiero będzie. Planted button on him to frame Leopold Blanchard, okej. Chodźmy tak do polskiego, bo angielski wcale mi nie pomaga. Czyli co się rano stało? Osoba o nazwisku James Turner otruła w bibliotece osobę o nazwisku Leopold Blanchard chyba? Tak. A następnie zabiła, sprowokowała, podłożyła guzik. Nie. To jeszcze nie wiem, czasem w o nazwisku osoby o nazwisku i ukradła pieniądze się w salonie. Czy... Nie mam pojęcia, co ja tu mam zrobić z tym, to jest za dziwne. Okej, okay. Powiem wam, że nadal... jakby to powiedzieć, dużo nie wiem. Dużo nadal nie ogarniam. Ale tak czy inaczej, znalazłem bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, Gideon, patrzcie. Widział, jak pan Turner podszedł do budki szachowej i wysłał gdzieś lokaja, gdy Ergin zachwycał się pięknej budki szachowej. I widział, jak wkrótce potem Alistair odszedł od budki szachowej i wrócił. Tutaj trochę to może kontekst polski gubić, ale uwaga w ogóle. James potem grał w szachy z Alistairem, dopóki nie podniesiono alarmu. Alistair potem grał z doktorem i był bliski wygranej, gdy podniesiono alarm. Tak. Cokolwiek to było, cokolwiek to się stało. Tutaj te rzeczy się nie zgadzają. Więc to znaczy jedno, co mogę wywnioskować, ale tak. I to właśnie coś takiego mogłem nałożyć. Wcześniej rano osoba o nazwisku James Turner otruła w bibliotece osoba o nazwisku Leopold Blanchard, a następnie ukradła guzik. To jest jedno, co można wywnioskować po tym. Że tutaj jest jeden pełny kieliszek, drugi nie. Rozlana. A kto pił? On i on. A nie ma jednego guzika. Więc to jest jedna, moja jedna sugestia, jeśli chodzi o to wszystko, co to może być i jak to może być. Co? Żeby nie było, zgadza się w testymonii Leopolda. Pił szereg z Jamesem w bibliotece i nagle zrobił się senny. James rano wypił kieszek kwaśnego szery z Blanchardem w bibliotece. A? On mówił, że wypił i stał się senny. Proszę. Padmak, senno i białko oczu przybierają różowy odcień. I uwaga, uwaga, czy widać... Tak, widać. Więc tak, to jest jakby
potwierdzona rzecz. Nawet jeśli nie otruł go on, to coś się stało. Tymczasem w... Tutaj nie wiem gdzie, ale można powiedzieć w... herbaciarni osoba o nazwisku... powiedziałbym, że to będzie ten Ergin... Ergin Pto? Ergin Pto? Robiła, zabiła, sprowokowała, okradła, otruła, podłożyła. Mogę powiedzieć otruła osoby o nazwisku... Deon Bell. I to jest ważna rzecz. To jest bardzo... ciekawe, że on bardzo mruga. To jest raz jeszcze ważne. Ergin zwracał jego uwagę na interesujący wygląd, zdziwił mu się, więc poszli napić się herbaty. Widział, jak Lord pociął krew, widział, jak Turner i tak dalej, gdy nie zaszczerł się budką. Wkrótce potem odszedł do budki szachowej i wrócił. Tylko jest jedna ważna rzecz. Filiżanki pikantnie pachnącej herbaty. Jedna prosta, a druga niedotknięta. Wygląda na to, że to może być prawda, bo on ma ten proszek. Tak. Mam nadzieję, że gospodarz mnie nie zauważył, gdy pochylał się nad tym śpiącym panem z klapką na oku. To jest jedyna rzecz, którą jeszcze można połapać, że mogło coś naprawdę mieć związek. Ale tak. Czemu otruła? Chodzi o to, że po prostu tą pikantną herbatę jakąś mu sporządził i tyle. Ewentualnie może być nie tyle, że otruła, co sprowokowała. To być można sprawdzić w salonie koło południa osoba o nazwisku... Wszystko sugeruje, że to jest ten cały Alistair Koch, chyba? Tak. Zabiła osobę o nazwisku... To był Augustus Valentine. Teraz podróżowała przy niej guzik, wybiła przez tę osobę o nazwisku i tak dalej. Teraz nie ma... sprowokowała, to zobaczymy otruła? Wszystko się zgadza, czyli jak mówiłem, ostra herbatka miała tu znaczenie. Ale tak, Alistair i James z Bractwa oknuli spisek, mający na celu zwrócenie przeciw sobie rządzących partii centrystów i lojalistów. Podczas weekendów posiadłości Jamesa brat Alistair zamordował przywódcę centrystów, a brat James wrobił w to przywódcę lojalistów.